Słowa Ewangelii według świętego Jana. Piłat powiedział do Jezusa: czy Ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli Ci o mnie? Piłat odparł: czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Tam, gdzie jest prawda, można mówić o królowaniu i prawdziwym królu. Po czym to poznać? Po tym, że nie broni się siłą, nie rządzi się logiką panujących tego świata. Nie posługuje się przemocą. Nasz król przychodzi jako bezbronny, jako słaby. Dlatego jest przekonywujący. Nie używa siły. Jego siłą jest prawda, słowo prawdy. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, mówi Jezus. Jedynie słabi i ubodzy będą stawali w Jego obronie, po Jego stronie. Tym, którzy tworzą Jego królestwo, to są ci, którzy nie walczą siłą, a może inaczej nazwijmy to. Siłą członków Królestwa Bożego jest miłość, jest prawo miłości. Należący do Królestwa Jezusa słuchają tego, co mówi. To jest niezwykle ważne. Kiedy słuchamy tego, co mówi Pan, stajemy się mocni Nim. Słuchający Jezusa i czyniący to, co On mówi, opierają swoje życie na prawdzie. W życiu Królestwa Bożego najważniejsza jest prawda. Prawdą jest sam Bóg. Kiedy Jezus mówi, że jest królem, wtedy, kiedy jest związany, bezsilny, bezradny, opuszczony przez uczniów, wydany w ręce nieprzyjaciół i właściwie skazany przez nich na śmierć. Zobaczmy, Jezus objawia się jako król, kiedy ma ręce przybite do krzyża. Ręce i nogi. I wtedy mówimy, Jego owocowanie, Jego głoszenie Ewangelii jest najbardziej skuteczne, przynoszące owoce. Przecież my, którzy patrzymy na krzyż, kontemplujemy Jezusa ukrzyżowanego, my doznajemy uzdrowienia duszy, a często też i ciała. Odzyskujemy nadzieję, radość życia. Właśnie przez kontemplację Chrystusa ukrzyżowanego. I dopiero teraz jest pewność, że Jego królowanie nie będzie rozumiane w logice oczekiwań tego świata. Jezus nie idzie z nikim na żadne układy. Jezus nie dokonuje jakichkolwiek ustępstw wobec świata. On jest Panem. On jest Królem. Jezus jest silny miłością, prawdą, pragnieniem pełnienia woli Ojca. I zobaczmy, my wchodzimy w to Królestwo Jezusa Chrystusa, kiedy jest w nas moc miłości, moc życia prawdą. Pozwalamy, aby prawda kierowała naszym myśleniem, naszą mową, naszą postawą. I to, co się Bogu najbardziej podoba, żeby we wszystkim pełnić Jego wolę. Będący Jezus na dnie ludzkiego poniżenia, On nosi na swojej głowie nie tylko ludzką, ale królewską koronę, boską godność. Niezwykłe jest to, że Jezus jako król musi przejść przez mękę. I to jest również nasza droga. My też przechodzimy przez mękę, przez udrękę, przez cierpienie,
bo to jest duchowe dojrzewanie do nieba. Nie ma innej drogi do nieba, jak przez Golgotę i zmartwychwstanie. Przez Golgotę, przez krzyż. Jezus objawił swoje królowanie najpełniej na krzyżu. My też jesteśmy przez Niego podciągani. Gdzie jest miejsce chrześcijanina, który chce żyć w Królestwie Bożym? Na krzyżu. I stąd niezwykle ważne jest to przyzwolenie Jezusowi, aby nas powoli w naszym życiu do tego krzyża przytulał, podciągał. Byśmy byli tam, gdzie On jest. Najpierw w wymiarze krzyża, a potem w wymiarze chwały nieba. I będący właśnie na dnie ludzkiego poniżenia nosi swoją boską godność. Ale my też, kiedy doświadczamy poniżenia, upokorzeń, objawia się w nas ten rys boskiej przynależności do Jezusa Chrystusa. Wtedy, kiedy to wszystko znosimy z cierpliwością. Da? Nie upadamy na duchu, nie poddajemy się zwątpieniu. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wpatrzeni w Jezusa Chrystusa i Jego tylko chcemy znać. Jego ukrzyżowanego. Jezus narodził się, aby być królem dla tych, którzy uwierzą Jego Słowu i pójdą za Nim. Zauważmy, jak proste jest chrześcijaństwo, jak proste jest życie duchowe. Uwierzyć Jezusowi i iść za Nim. Trzymać się Jego Słowa. Jego Słowo jest taką komunią, przez którą wchodzimy w najgłębszą więź z naszym Panem. On jest królem, aby dać świadectwo prawdzie. I kiedy my dajemy świadectwo o naszym Królu, Jezusie Chrystusie, wtedy możemy być nazwani Jego wyznawcami, chrześcijanami. Dając świadectwo prawdzie, można stracić życie. Właściwie to my, przyznając się do Jezusa, tracimy życie. Często tracimy tych, których nazwaliśmy przyjaciółmi wcześniej. Oni się od nas odwracają, nawet czasami gardzą nami, nie chcą nas znać. Nie umiemy się porozumieć z pewnymi ludźmi, którym bliższe są zasady życia tego świata niż tego królestwa, które nadchodzi, którego wszyscy z nadzieją oczekujemy. Jezus zawsze trzymał się słowa prawdy, no bo przecież On jest samą prawdą. Bóg jest prawdą. Odniósł zwycięstwo. To jest również nasza droga. I taki nasz jest Król, Jezus Chrystus.